Seweryn Lipoński, witam Państwa ponownie. Delegacja senatorów na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim odwiedziła Ukrainę. Jeszcze kilka dni temu nie było takie pewne, czy Grodzki będzie nadal marszałkiem, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali go odwołać ze stanowiska właśnie za wypowiedzi w sprawie rosyjskiej inwazji. Sporo się ostatnio dzieje nie tylko w Senacie, ale ogólnie w parlamencie i o tym wszystkim porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Panie senatorze, odetchnął pan z ulgą, gdy obroniliście marszałka Grodzkiego? Znaczy ja nie musiałem, wie pan, oddychać z ulgą, bo ja byłem przekonany o tym, że pan marszałek Grodzki pozostanie marszałkiem, zwłaszcza, że sytuacja w stosunku do roku 2019 zmieniła się na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że ten klub opuścił senator Jackowski, nie miał żadnego interesu, żeby, że tak powiem, wspierać przedsięwzięcia polityczne tych, którzy go ze swojego grona usunęli. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć, bo asumptem do tego wniosku o odwołanie pana marszałka Grodzkiego była ta już słynna wypowiedź po ukraińsku, że prawda, tutaj jeżdżą tiry i Polska nie coś takiego, że Polska robi... finansuje zbrodniczy reżim. I właśnie o to chciałem pana zapytać. Czy pana zdaniem ta wypowiedź była na miejscu, czy może jednak była niezręczna? Więc ja panu, ja już odpowiadam właśnie do tej wypowiedzi. Nawiązywałem, pan ją tutaj ściśle zacytował. Ja uważam, że ta wypowiedź była niepotrzebna. Ona była antagonizująca, ona była konfrontacyjna. W sprawach ukraińskich myślę, że najlepiej to zdefiniował były prezydent Bronisław Komorowski, że Ukraińcy nie życzą sobie, aby ich sprawy stawały się przedmiotem wewnętrznych, bieżących rozgrywek politycznych w Polsce. To, co zrobił pan marszałek Grodzki, moim zdaniem było taką próbą zaprzęgnięcia tematów ukraińskich do wewnątrz polskich sporów i to uważam za niepotrzebne. Natomiast z całą pewnością to nie jest powód, żeby pana marszałka Grodzkiego odwoływać, który jest dobrym marszałkiem. To od razu pytanie, czy nie jest jednak trochę tak, że pan marszałek Grodzki trochę wam ciąży? Ja pamiętam jeszcze przed wojną były takie pogłoski, sugestie, że na przykład szef Platformy Donald Tusk widziałby w tym fotelu kogoś innego. Czy wy jako PSL, Koalicja Polska w ogóle dopuszczacie taką możliwość, że ktoś inny mógłby zastąpić marszałka Grodzkiego? Ktoś inny z opozycji oczywiście. Proszę pana, no jeżeli będzie taka sytuacja, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej zwróci się do pozostałych partii tworzących większość w Senacie o to, żeby na nowo ukształtować prezydium Senatu, bo z jakichś powodów własna partia nie uzna, że misja pana marszałka Grodzkiego się wyczerpała, to oczywiście będziemy rozmawiać. Natomiast jak na razie z żadnymi takimi ofertami, że tak powiem, Donald Tusk nie pojawił się u Władysława Kosiniaka-Kamysza, więc myślę, że nie ma co o tym mówić. To zostawmy już na boku te personalia, bo różne inne ważne rzeczy dzieją się też w Senacie. Między innymi przeszła przez parlament już w tej chwili, nie tylko przez Senat, ale przez parlament, tak zwana ustawa sankcyjna. Prezydent zdążył ją nawet już podpisać. Czy podoba się panu ostateczny kształt, w jakim ona wejdzie w życie? Proszę pana, ja bym powiedział tak, no ja uważam, że zdecydowanie te pewne działania powinny być szybsze, bo wszyscy wiedzą o tym, że kluczową sankcją, która najbardziej dotknie Federację Rosyjską, to są wszystkie te działania, które spowodują, że Rosja nie będzie mogła sprzedawać surowców energetycznych. I ja się zgadzam, że my jako Polska robimy to dość szybko, ale jeżeli domagamy się tego od innych krajów, no to powinniśmy już, że tak powiem, być tak zaawansowani, żeby można było powiedzieć, my wam proponujemy coś, czego, co już żeśmy sami u siebie zrobili. Mówienie, że oto nakłaniamy Niemców czy inne kraje do rezygnacji
z różnych źródeł energii rosyjskich w sytuacji, w której my w dość szybkim czasie, co prawda, ale też w jakimś horyzoncie czasowym dopiero będziemy z tego rezygnować, utrudnia nam rozmowę i zabieganie o tą podstawową sankcję, która naprawdę uderzy w Federację Rosyjską. Wiemy, że w tej ustawie jest mowa o embargu na rosyjski węgiel. Za to jako Senat próbowaliście wprowadzić taką poprawkę, żeby też LPG było objęte tym zakazem i na to akurat rządzący w Sejmie się nie zgodzili. Wicepremier Sasin nie przekonał pana, że to jego zdaniem, jak argumentował, byłoby bez sensu, że nie da się tak z dnia na dzień? Nie, no pan premier Sasin no użył tutaj po prostu tej samej argumentacji, którą używa rząd niemiecki. No rząd niemiecki mówi, na obecnym etapie nie stać nas na to, żebyśmy kupowali droższą energię z innych źródeł, więc do czasu jak się nie przestawimy, to będziemy kupować od Federacji Rosyjskiej. No pan premier Sasin powiedział mniej więcej to samo, że na obecnym etapie mniej zamożnych Polaków nie stać na droższy LPG, w związku z tym póki co musimy kupować rosyjski. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć. Zdaje się, argumentował, że tego LPG w ogóle mogłoby zabraknąć i na przykład kierowcy samochodów napędzanych na LPG mieliby problem. No dobrze, znaczy ja bym powiedział tak, no to albo jest tak, że uznajemy, że tak powiem, to, żeby Federacja Rosyjska nie pokonała Ukrainy, jest dla nas kluczową rzeczą. I wtedy musimy się zmagać z większymi cenami energii, z LPG, z różnymi kwestiami. Albo zaczynamy mówić, tak, jesteśmy za sankcjami, ale tutaj to jeszcze musimy chwilę poczekać. No to daje stronie niemieckiej na przykład też argument w rozmowie z rządem polskim, że no skoro wy macie takie stanowisko w sprawie LPG, prawda, to my możemy mieć takie stanowisko w sprawie innych rosyjskich źródeł energii. Uważam, że to jest nieszczęśliwa ścieżka, że kluczową w tej chwili sprawą jest, aby uderzyć w Federację Rosyjską najważniejszymi sankcjami, a najważniejsze sankcje to będą sankcje dotyczące zakupu surowców energetycznych. To jeszcze na koniec jedna rzecz, ponieważ dzisiaj w Kościele Katolickim w Wielki Piątek w kościołach podczas liturgii czytana jest specjalna dodatkowa modlitwa za Ukrainę. Tak zalecili polscy biskupi. A ja chciałbym pana zapytać, czy nie brakuje panu w całej tej dyskusji głosu papieża Franciszka? Ja bym powiedział tak, no. Trochę mi brakuje, przyznam szczerze. No to jest trochę sytuacja taka, że jeżeli papież od początku swojego pontyfikatu mówi, że jego priorytetem są uchodźcy, a mamy do czynienia, jeśli chodzi o Ukrainę, z największym kryzysem uchodźczym od lat w Europie, to ja bym oczekiwał ze strony Ojca Świętego, który priorytetem swojego pontyfikatu uczynił sprawę uchodźców, że będą to dużo bardziej czytelne gesty w stronę społeczności ukraińskiej. Tego bym oczekiwał. Papież na razie dużo mówi o wojnie, ale faktycznie od początku nie wymienił, zdaje się, ani razu Rosji jako agresora. To już zupełnie na koniec pytanie, czy pana zdaniem może się tak zdarzyć, że papież Franciszek przez to zostanie zapamiętany jako taki współczesny Pius XII? Wie pan, to ja muszę ustąpić w obronie Piusa XII, bo wystarczy poczytać różne źródła, żeby zobaczyć, ilu na przykład Żydów uratował Pius XII, otwierając klasztory i różne instytucje kościelne. Natomiast ja bym powiedział tak, no tutaj jeszcze raz wrócę do tego. No, sytuacją jest dość dla opinii publicznej niezrozumiałą, że papież, który czyni sprawę uchodźców najważniejszą kwestią swojego pontyfikatu, wobec takiego kryzysu uchodźczego, że tak powiem to bardzo eufemistycznie, działa dosyć mało energicznie. Tak bym to powiedział. I myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, w której papież Franciszek ulega pewnemu myśleniu społeczeństw zachodnich. To znaczy myślę, że
Ojciec Święty postrzega patriarchę Cyryla jako pewną odrębną rzeczywistość społeczną, religijną w Rosji, z którą za wszelką cenę trzeba rozmawiać. Otóż myślę, że my mamy takie doświadczenie jako Europa Środkowo-Wschodnia i możemy się nim dzielić, że patriarcha Cyryl jest po prostu kolejnym elementem i kolejnym narzędziem Władimira Putina do realizowania imperializmu rosyjskiego i że o tym, że jest tam w ogóle jakaś duchowa samodzielność, odrębność od reżimu Władimira Putina, nie ma mowy. I tutaj postawimy kropkę, bo nasz czas dobiegł końca. Senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.